Wtedy wszystko się zaczyna, czas na jego łowy. Ambitnie do klubu wbija, charyzmatycznie rwie. Każde panienki, tylko te naiwne skończą dzisiaj życie pośród męki. Widzi, już obiera cel na stałe. Jedna z tych panienek skończy życie zanim stanie ranek. Nie pomyślała, była naiwna i głupia. Zaprosiła się do gościa o imieniu Ręka Trupa. Podjechała taksówka, siedli oboje, podjechali pod chatę. Zaprowadził na pokoje, jeszcze była szczęśliwa. Uśmiech na twarzy miała do momentu, kiedy w głowę czymś nie dostała. Kiedy się ocknęła, była do stołu przykuta. Gościu trzymał w ręku skalpel, jednak przed tym gwałcił. Słuchał, jak dziewczyna cierpi, bóle odnosi, jak krzyczy w niebo głosy i o pomoc głośno prosi. Nie wytrzymała tego, nagle zemdlała, wykorzystał swoje szanse i nie ubawił się do rana. W końcu zabrał się do pracy, rozkroił ciało, by wyciągnąć z niej wszystko, co użytek miało. Części w formalinie gdzieś pływały wokół pełno krwi, a ten debil czymś naćpany, w tle leciała muzyka. Klimat ponury, jakie stare smenty. On muzykę taką lubi, wyciął po kolei różne wnętrzności, po czym zaczął ćwiartować. Ją bez litości, ręce odłączone, nogi schowane, głowa gdzieś w słoiku pływa. Co było dalej? To był zwykły dzień, luks, pogoda, piękne słońce. On wciąż sam jak cień, ledwo wiązał koniec z końcem. Był odrzucany, nie znał nikogo. Był odrzucany, chciał mieć bliskiego kogoś. W domu rodzinnym nie miał wesoło. Cały czas kłótnie zapętlały koło. Na jego rękach ogromne rany. Dostawał w pierdol za to, że był cwany. Po 12 uciekał po cichu na domówki. Poznał co to życie, poznał co to palić z lówki. Poznał, jaką wielką słabość ma do kobiet. Zapraszał do siebie, potem mordował człowiek. W jego starym domu, głęboko w piwnicy, zakopane ciała jak zabawki w piaskownicy. Stół narzędzia zbrodni, o tym ciągle marzył, żeby pokazać dziwkom, ile przez nie cierpiał razy. Nie stracić twarzy, powtarzał sobie. Sam Bóg nie wiedział wtedy, co siedzi w jego głowie. On dalej twardo i bez skrupułów wybierał te najpiękniejsze z tłumu. To był jego raj, chciał go mieć tak jak każdy. Płynąca krew po nogach stołu to ścieżka prawdy. Nie zmrużył oka przy pchnięciu nożem. Nie sądził, że to jest złe, sądził, że im pomoże.